A już Teroski zaproszą na radiowy finał do Kępna. Witam gorąco za słuchaczami 567 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Jak ono wyglądało? Na miejscu 10 Golden Mix, Kto się czubi, ten się lubi. Na 9 Kamraty, Tanecznym krokiem. Miejsce 8 to Aldona i Team Fabian, Ręce w górę. Na 7 Dawid Janiak, Nie przestanę kochać ciebie. Miejsce 6 Arkadia Band, Lawa. Na 5 Wesoła biesiada, Jo jest dziołcha ze Śląska. A co na 4? Tutaj Karpowicz Family, Nie mów, że się nie da. Na miejscu 3 duet Romantika, Apetyt na miłość, na 2 Chris Oxford Duo, Taka będzie wiosna i miejsce 1 w tym tygodniu zajmuje duo Aneta i Norbert, Café Latte. No i tak właśnie wygląda 567 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia. Wielkopolsce 567 finał, to już za nami. Tam na fotelu lidera następuje zmiana, Kiterowski zasiadł szlagier Café Latte. W Andreju na bufeju stoi szolka bon caféju. Bardzo chciałem napić się caféju z Katarzyną, ale ona cały tydzień leży pod pierzyną. Bez to prosił, żech na kafej rubą Magdalena. Z Magdą chyba jakiś fajny romans się zaczyna. Małą czarną co sobota pijamy no z Basią. Tak se myślam, bo czasami mylam Basia z Asią. Więc samemu z filiżanką to je bardzo nudnie. Ja tam wola z koleżanką pić kafej w południe. Hej Tereso, wpadnij do mnie na espresso. Propozycja jest kusząca, marzam o tym od miesiąca. Hej Marianna, skuś się na Amerikana. Café latte tyś ci mogę zrobić z rana. Ja ci powiem, café z rana jak śmietana. Klampuszem się na cappuccino, ale tym warunki swoje stawiać mi zaczyną. Więc regularnie we kawiarni trafia się z Leonem, chyba że już mam terminy wszystkie nałożone. Arturowi za parzułach po turecku kawa, z tym Arturem to jest zawsze przefajną zabawa. Jak widzicie, na tym świecie ciężko pić samemu, nawet jeśli to by była kawa z RFN-u. Hej Tereso, wpadnij do mnie na espresso. Propozycja jest kusząca, marzam o tym od miesiąca. Hej Marianna, skuś się na Amerykana. Café latte tyś ci mogę zrobić z rana. Ja ci powiem, café z rana jak śmietana. Hej Tereso, wpadnij do mnie na espresso. Propozycja jest kuszcząca, marzam o tym od miesiąca. Hej Marianna, skuś się na Amerykana. Café latte tyś ci mogę zrobić z rana. Ja ci powiem, café z rana jak śmietana. Ci powiem, café z rana jak śmietana. O ja. Ze mną chodź, przestań się bać.
znajdzie nas. Odyseja do gwiazd, ze mną chodź, przestań się bać. Wlećmy wyżej niż ptak, tam gdzie nikt nie znajdzie nas. Szał barw, blue sky, bez dat na świat. To jest odyseja do gwiazd, ze mną chodź, przestań się bać. Zlećmy wyżej niż ptak, tam gdzie nikt nie znajdzie nas. Odyseja do gwiazd, ze mną chodź, przestań się bać. Zlećmy wyżej niż ptak, tam gdzie nikt nie znajdzie nas. Odyseja do gwiazd, ze mną chodź, przestań się bać. Zlećmy wyżej niż ptak, tam gdzie nikt nie znajdzie nas. Odyseja do gwiazd, ze mną chodź. Zlećmy wyżej niż ptak, tam gdzie nikt nie znajdzie nas. Odyseja do gwiazd. Za nami odwiedziny Wielkopolsce, a przed nami, panie i panowie, ważna data, 26 maja, a przy okazji kolejny koncert w Chorzowskim Centrum Kultury. Na tym artystycznym wydarzeniu odbędzie się też premiera debiutanckiej płyty Edka Dworniczka Moja Nadzieja. A gośćmi Edka będą m.in. Tim Fabian, Harmonik, Zbyszek Lebański, Gabi Gold. No i koncert wydaje prowadził. Informacja o biletach jak zwykle na szlagierowo.pl znajdziecie. I ważna informacja, do każdego z biletów płyta Edka Dworniczka Moja Nadzieja gratis. Kiedy idę ulicą, wkoło słyszę nocny gwar. Widzę ciebie wesołą, rój motyli w brzuchu mam. Twa uroda, pogoda, promień słońca, lata, czar. Myślę, spojrzyj dzisiaj na mnie, dam jej dar. A ja mam dziś apetyt, apetyt na tę miłość. A ja mam dziś apetyt, kochać cię chcę, dam ci skarb. A ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia, marzeń. A ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. Amor słodki pomaga, gdy spojrzałeś w oczy me. Strzała w serca trafiła, zwierzy romans, ktoś nam gra.
Uwierzyłeś w me słowa, że już razem zawsze my. Szczera radość, czysta miłość da nam. A ja mam dziś apetyt na tę miłość. A ja mam dziś apetyt, kochać cię chcę, dam ci skarb. A ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia marzę. A ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. A ja mam dziś apetyt na tę miłość. A ja mam dziś apetyt, bo tak się chce, dam ci skarb. A ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia marzeń. A ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. A ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia marzeń. A ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. Szlagier Future i pora przywitać naszego dzisiejszego gościa. Prosto z Ciechocinka. I nie jest kuracjuszką ponoć. Marta, witamina, węd, witam gorąco, witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich Państwa, witam Ciebie, Sebastianie. Fajnie się trafić. Dobrze, tutaj mam takie pytania przygotowane specjalnie z myślą o Tobie i widzę, że moja produkcja się postarała, bo piszą, że tak, w życiu dojrzałej kobiety co najbardziej się liczy? Dojrzałej? To jest podchwytliwe pytanie i powinnam skuć te, które z uwagi, czy nie? No, wiesz co, ja czytając te pytania i szykując się do programu też nie, zastanowiam się, czy ten autor tych pytań chce coś podkreślić właśnie, czy ugasić? No właśnie. Ale dobrze, odpowiem. Abstrahując od słowa dojrzałej, wiesz co, myślę, że na tym etapie życia, na jakim jestem, no to przede wszystkim moje dziecko, ale też wiadomo, ważna jest praca, bo trochę jeszcze życia przede mną, no i pasje. Pasje. Dobrze. To teraz jeszcze do tej dojrzałości dodamy to, że kobieta jest już A dojrzała, B jest artystką, C wokalistką. I co teraz się liczy? Przede wszystkim to, żeby swoją muzyką dawać trochę przyjemności osobom, które są po drugiej stronie. Czy to u nas tutaj w Ciechocinku, no bo jak wiadomo, tutaj królują i dancing, i wieczorki, czy koncerty. Ale też zawsze, za każdym razem jak pojadę do Was, to sprawia mi ogromną przyjemność to, jeżeli rzeczywiście publiczność uśmiecha się i strony serduszka otwierają mi się na to, że ja wkładam w to swoją pracę. Dobrze, no to Marta wkłada pracę, Marta wkłada w to serduszko. O tym, co Witamina Band jeszcze szykuje na ten nowy 2024 rok, za chwilę będziemy klachać. Marta, nie mieliśmy okazji dawno ze sobą pogadać, jakoś zawsze to troszkę nie po drodze, a jak już nie po drodze, to online'owo też czasu nie ma, ale teraz, kiedy udało mi się złapać Ciebie właśnie i możemy trochę poklachać, to co u Witaminy, jakie zapowiedzi, nowe teledyski, utwory, płyty, koncerty, jak to będzie wyglądało? Na pewno w tym roku, ale myślę, że bliżej wakacji będę chciała nagrać nowy teledysk i nową piosenkę, o czym z pewnością się wszyscy Państwo dowiecie. Jeżeli chodzi o koncerty, no to tutaj w Ciechocinku tak naprawdę na bieżąco, w każdym tygodniu można gdzieś mnie usłyszeć.
Natomiast jeżeli chodzi o jakieś dalsze wyjazdy, nie ukrywam, że moja praca zawodowa zajmuje mi teraz sporo czasu. Nie mam jakby tak dużo przestrzeni na to, żeby poświęcić się muzyce. Aczkolwiek zawsze chętnie czekam na zaproszenie, jeżeli tylko ten czas na to pozwoli, to bardzo chętnie. Natomiast oczywiście zapraszam do Cichocinka i tutaj na pewno uda nam się spotkać. No a jakieś takie plany płytowe na przykład? Na tą chwilę takich planów nie mam, dlatego że, no tak jak mówię, ten nieszczęsny czas, a żeby nagrać płytę, trzeba mieć do tego materiał, więc na ten moment nie, aczkolwiek nie dokluczam. Może za jakiś czas rzeczywiście gdzieś tam takie plany będę miała w głowie. No dobrze, plany w głowie są. A właśnie co z tą płytą? Ten temat troszkę podrążymy już za chwilę. Propozycja na 2024 rok w liście śląskich szlagierów w twoim wykonaniu to Kochaj cały przytul. No i właśnie, jaka jest historia tego utworu? Czy to jest utwór, który po prostu Kaś tam w głowie siedział i powstał? Czy jednak powstał z myślą o tym, żeby na najbliższej płycie się znaleźć? Ja nie napisałam tej piosenki. Tą piosenkę napisał dla mnie Robert Białoń. Posłuchałam, spodobała mi się, nagraliśmy i bardzo się cieszę, że może ona być usłyszana przez słuchaczy Listy Śląskich Szlagierów. Natomiast czy będzie ona na płycie? Nie wiem. To pewnie się okaże w zależności od tego, jaki materiał będę zbierała i jakie będą potrzeby, jeżeli chodzi o tę muzykę. Aczkolwiek myślę, że gdzieś tam została ta piosenka dobrze odebrana przez publiczność, więc myślę, że może być na płycie, jeśli oczywiście taka płyta w najbliższym czasie powstanie. No to dobra, to pospekulujmy troszkę na temat tej płyty, jeżeli miałaby powstać. Czy jest w ogóle taki cień szansy, żeby ona w tym roku powstała? W tym roku myślę, że nie. Jeżeli już, to gdzieś tam na początku przyszłego. A powiedz mi, muzycznie to taka właśnie witamina, którą teraz, czy jednak coś nowego, jakaś tam, jak to kobiecie zmiennej, oczywiście dojrzałej, gro, zupełnie coś nowego, innego w duszy? Sebastianie, sobie tutaj myślę o mnie, ten plus łapiesz, uważaj na swoich słowach, ale powiem szczerze, że myślałam właśnie ostatnio, żeby troszkę zmienić koncepcję, pójść bardziej w muzykę nowoczesną. Ale szlagiery cały czas gdzieś tam są w moim sercu i nie wiem, czy to się uda, albo czy nie połączę na przykład, że troszkę będę robiła muzyki nowoczesnej, a trochę cały czas siedziałam w szlagierach, w takiej muzyce, która już u nas w Cichocinku jest bardzo lubiana i dobrze odbierana przez publiczność. Także zobaczymy, jakieś tam plany są i coś w głowie siedzi, a co z tego wyjdzie, okaże się. Co się okaże, to czas sobie przyniesie. 2025 rok, no to ta płyta, miejmy nadzieję. Ale będziemy cały czas kontrolować będziemy. Dobrze. Marta się zgodziła, ale za chwilę właśnie pytanie o Cichocinek i życie w Cichocinku. Marta, to właśnie teraz o ten Cichocinek i to życie w Cichocinku. Słowo pandemia to już takie troszkę słowo historia, ale wiadomo, że pandemia zatrzymała cały świat. Czy te życie takie taneczne, te fajfy, to wszystko już wróciło do normy? Tak, wszystko już wróciło do normy, aczkolwiek na pewno nie jest to to samo, co było przed pandemią. Na pewno zauważona jest mniejsza liczba kuracjuszy i też jakby sposób, w jaki odbywają się te wieczorki, już nie jest do końca taki, jak był wcześniej. Aczkolwiek można powiedzieć, że no w 80% jest to to, co było wcześniej. Ale żeby się o tym przekonać, to musicie Państwo przyjechać do Cichocinka i sami zobaczyć, jak to tutaj u nas wygląda. Także zapraszam serdecznie. To ja się teraz wracam do Narodowego Funduszu Zdrowia, jakby szło przyspieszyć mój wyjazd do Cichocinka. Mogę jechać jutro, w razie czego, żeby to sprawdzić oczywiście, nie? Bo tam właśnie podczas tych takich muzycznych, tanecznych spotkań do największej ilości uzdrowień dochodzi. Tak, to prawda. Są takie anegdoty, że niektóre osoby przyjeżdżają na przykład po kulach,
Wyjrze ją bardzo zdrowe, potrafiące 100 razy świetnie tańczyć niż przed kuracją. No i oczywiście z nowym partnerem. Aczkolwiek to tylko anegdoty, nie potwierdza. Dobrze, dobrze, dobrze. Rozumiem, że piosenka, a raczej kolęda Cuda, Cuda ogłaszają, to właśnie powstała w tych odcinku. Myślę, że może być dużo prawdy. Marta, wielkie dzięki Ci za to, że mogliśmy się spotkać. Państwa, moim gościem, liderka Witaminy Węd. Marta, dzięki Ci za spotkanie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia.
powiedz stary przyjacielu, usiądź obok mnie. Widziałem twą dawną miłość nocą bez ciebie. Błagam, nie wspominaj o niej, wciąż ją kocham, wiem. Nie dotykaj tej miłości, to tak boli mnie. Chciałbym zapomnieć o niej, to nadal boli mnie. Zbyt wiele wycierpiałem przez nią, czas nie leczył łez. Nie umie przestać myśleć, ból dotknął serca drzwi. Miłość była szczęściem, które tylko ona wróci mi. Gdy powracam w mej pamięci, nocą pytam się, miłość, która była wszystkim, czy gdzieś czeka mnie? Chciałbym zapomnieć o niej, to nadal boli mnie. Zbyt wiele wycierpiałem przez nią, czas nie leczył. Przestać myśleć, ból dotknął serca drzwi. Jej miłość była szczęściem, które tylko ona wróci mi. Chciałbym zapomnieć o niej, to nadal boli mnie. Cierpiałem przez nią, czas nie leczył łez. Nie umie przestać myśleć, ból dotknął serca drzwi. Jej miłość była szczęściem, które tylko ona wróci. Miłość była szczęścia.